Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj porozmawiamy sobie o pielęgnacji cery. Dawno takiego filmu nie nagrywałam, troszeczkę się w mojej pielęgnacji pozmieniało, także taki update myślę, że się przyda. Wspomnę może tylko, że ja mam cerę mieszaną, w strefie T jest ona przetłuszczająca się, a poza tą strefą jest normalna, nawet nie przesuszona, także jeżeli jesteście posiadaczkami takiej cery, to mam nadzieję, że filmik okaże Wam się przydatny. Na samym początku poproszę Was o to, żebyście zasubskrybowali mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Dokładnie wiecie, gdzie znaleźć ten przycisk, także ja Was zachęcam. Zachęcam Was również do pozostawienia jakiegoś śladu po sobie w postaci łapki w górę bądź komentarza. A ja już nie przedłużam i zaczynam. Jeżeli chodzi o taką moją poranną pielęgnację twarzy, to jest ona naprawdę bardzo okrojona, gdyż, no jak wiemy, rano po prostu nie ma czasu, zwłaszcza przy dziecku. I moi drodzy, od jakiegoś czasu ja nie używam żadnego żelu oczyszczającego, żadnego produktu właśnie typowo kosmetycznego do twarzy, a jedynie gąbki koniak, którą oczyszczam moją buzię. Gąbka koniak, jak wiecie, jest, albo i nie, ale myślę, że sporo z Was jednak ją zna. To jest taki produkt, który jest niesamowicie twardy, dosłownie jak kamień, gdy nie jest mokry, aczkolwiek pod wpływem wody ta gąbeczka mięknie, jest bardzo przyjemna i idealna właśnie do oczyszczenia twarzy rano, bez używania chemii, bez używania żadnych środków. Przepięknie oczyści Wam cerę po nocy, po tej wieczornej pielęgnacji i u mnie to się sprawdza rewelacyjnie, to jest moja któraś z kolei już gąbka koniak. Przeważnie sięgam po różne firmy, w tym momencie mam z marki Youth Cosmetics i bardzo, bardzo fajnie się sprawdza. Są jeszcze w cieniu białym, także tutaj dowolność. I tak, to jest mój pierwszy krok, jeżeli chodzi o poranną pielęgnację. I później, moi drodzy, przechodzę sobie do spryskania całej twarzy taką mgiełką. I to jest akurat marka Apis. Mgiełka z ekologiczną wodą z owoców pomarańczy i komórkami macierzystymi. To jest też przede wszystkim takie fajne odświeżenie. Raz, że ona ma tutaj naprawdę bogaty skład, co oczywiście bardzo dobrze wpływa na naszą cerę. To jeszcze dodatkowo po prostu mamy takie orzeźwienie z rana, i idealnie tą twarz przygotujemy na kolejne kroki. Także u mnie w tym momencie Apis, już w kolejce czeka jakaś inna mgiełka, niestety nie pamiętam jaka to była marka, ale ta mimo wszystko sprawdza się u mnie naprawdę fenomenalnie, jest to polska firma, także mogę Wam już śmiało polecić. Zresztą pokazuję Wam produkty, które ogólnie dobrze się u mnie sprawdzają, także może nie będę tego zdania powtarzała przy każdym. I tak, słuchajcie, i po tej mgiełce wkracza tonik, w tym momencie używam tonik Pixi. Jest to wersja Glow Tonic z 5% kwasem glikolowym i on już no, praktycznie mi się kończy, zostało mi go tyle. Ja Wam go pokazywałam jakiś czas temu w zakupach, kupiłam go po raz pierwszy, żeby przetestować i sięgnęłam po wersję tą mniejszą. Tutaj mamy 100 ml pojemności, no i samo zużycie mówi za siebie, jak widzicie ten tonik się u mnie sprawdza, więc w przyszłości na pewno sięgnę po większe opakowanie, także to jest kolejny krok, jeśli chodzi o moją poranną pielęgnację. I później, kochani, to jest już produkt, który odkryłam niedawno i o którym koniecznie muszę Wam tutaj opowiedzieć. Jest to produkt marki również polskiej, Sensum Mare, to jest seria Algo Light. Zaawansowane serum rewitalizujące i przeciwzmarszczkowe. Ono jest polecane do dojrzałej skóry, ale do młodej również, także nie musicie się bać, że ten efekt będzie za mocny, jeżeli macie skórę młodszą. I takie serum pod makijaż, ono fajnie przygotowuje naszą cerę, nawilża ją i moi drodzy, co jest fenomenalne w tym produkcie, to po pierwsze konsystencja, po drugie zapach, a po trzecie to, jak wpływa na naszą buzię, ponieważ skóra dosłownie wpija ten produkt i zostaje taka fajna, satynowa, naprawdę idealnie przygotowana pod kolejny krok. Miało być krótko o poranku, a zobaczcie, już czwarty produkt, ale wiecie, jak to się tak po prostu nakłada w takiej rutynie, to to naprawdę idzie bardzo sprawnie. I już kolejny produkt właśnie pod makijaż, to jest znowu Sensum Mare, tym razem krem. Krem, który możemy stosować i rano, i wieczorem, to jest zaawansowany krem przeciwzmarszczkowy i rewitalizujący o lekkiej konsystencji. I jak widzicie, ja nie pokazałam Wam tu w ogóle takich produktów, takich kremów, które są matujące, czy jakichś takich ścieraków, zdzieraków. Nie ma tutaj takich kosmetyków, bo ja od nich odeszłam już
dawno temu, bo takie produkty niestety na cerę tłustą czy mieszaną nie wpływają za dobrze. One po prostu powodują, że ścieramy sobie całą tą warstwę, to sebum, ten tłuszcz i potem po prostu ze zdwojoną siłą nam się to pojawia w ciągu dnia. Także taką cerę najlepiej jest po prostu nawilżać i wtedy ona jest naprawdę Wam bardzo za to wdzięczna i lepiej się zachowuje. Jeśli chodzi o markę Sensum Mare, to tak pokrótce opowiem Wam, że jest to marka luksusowa, polska marka, tak jak już wspomniałam, i bazuje na składnikach pochodzenia naturalnego. Głównie mamy tutaj algi, ale oczywiście reszta składników jest dobierana w zależności od serii i w zależności od Waszych potrzeb skóry. Taką serię możecie dla siebie oczywiście zamówić. I ja tutaj, jak widzicie, te dwa produkty pokazałam Wam akurat z serii Algo Light. I one są naprawdę bardzo przyjemne, bardzo leciutkie, o fenomenalnej konsystencji i tak jak mówię, skóra po prostu tak jak to serum, tak i ten krem po prostu wpija i zachowuje się po tych kosmetykach naprawdę fenomenalnie. I ja Wam nieraz mówiłam, że jak ja nałożę już makijaż na buzię, to ja w ciągu dnia staram się go nie poprawiać, bo po prostu, nie wiem, zapominam o tym, nie mam czasu, różnie bywa. On ma mi się trzymać po prostu cały dzień. Nieraz, naprawdę nieraz zaczynam się świecić, ale to tylko, wiecie, jakieś bibułki ma czy chusteczka i po sprawie. Także no mogę Wam powiedzieć, że te kosmetyki naprawdę sprawdzają się świetnie i makijaż na nich trzyma się absolutnie cały dzień przy takich Waszych normalnych obowiązkach, tak? Bo to też nie jest tak, że siedzimy i pachniemy cały dzień. I moi drodzy, jeszcze wspomnę Wam szybciutko, że krem pod oczy, ale z tym jest bardzo różnie, bo nieraz po prostu ten krem rozcieram w okolice oczu i też się sprawdza genialnie, a nieraz jak mnie natchnie, no to użyję normalnego kremu pod oczy i w tym momencie używam takiego z marki Oriflame i jest to seria Royal Velvet. Kupiłam go w katalogu za jakieś 10 zł, ogólnie on kosztuje chyba 60 z Oriflame. W życiu bym nie kupiła kosmetyku za 60 zł, ale za tą cenę mówię, dobra, spróbuję, tutaj mam 15 ml pojemności i przyznam szczerze, że naprawdę fajnie się sprawuje i zdaje się, że ja Wam kiedyś już o nim wspominałam. On był w promocji dwa razy, także no, udało mi się tak go zakupić, także nie musiałam przepłacać za ten produkt. Ale to jest tak jak mówię, ten krem pod oczy raz się pojawia, a raz nie, w zależności po prostu od tego, czy o tym pamiętam. I przechodzimy sobie do takiej wieczornej rutyny. No i wiadomo, moi drodzy, że najpierw trzeba pozbyć się makijażu i w tym celu znowu Oriflame. Ja Wam już na Instastory wspominałam, że dałam szansę tej marce, kiedyś jej strasznie nie lubiłam, a teraz przyznam szczerze, że naprawdę zaczęli wypuszczać bardzo fajne produkty i tutaj mam olejek do demakijażu i używamy go tak, jakbyśmy używały jakiegoś żelu do czyszczenia. Po prostu nakładamy sobie kilka pompek tego produktu na dłoń, wmasowujemy w twarz i on przepięknie rozpuszcza nam cały makijaż, czyli to jest taki pierwszy etap demakijażu. Rozpuścimy ten demakijaż i później możemy sobie przechodzić do kolejnych kroków, także to jest pierwsza rzecz, aczkolwiek te produkty do demakijażu typu właśnie żel, olejki, to się u mnie zmienia, co mi wpadnie w ręce, to po prostu testuję, no na ten moment jest to ten produkt i naprawdę mogę Wam polecić, to jest seria Nov Age, jeśli o to chodzi i również, jak się domyślacie, kupiłam go w promocji, bo jego cena regularna jest dość wysoka, więc wtedy pewnie bym się na niego nie skusiła i przechodzimy sobie dalej, kolejny krok to oczywiście płyn micelarny, w tym momencie jest to marka Sien, wzięłam go po prostu będąc w Lidlu, bo nie chciałam już krążyć po sklepach, aczkolwiek ja kocham Biodermę i o tym Wam wspominałam nieraz, ale w tym momencie jest to ten produkt i też jest całkiem w porządku, nie powiem, że nie, aczkolwiek Bioderma to nie jest oczywiście. I po tym, jak już właśnie płatkami zmyję resztkę makijażu przy pomocy płynu micelarnego, to oczywiście ten płyn zmywam wodą. Nie zostawiamy go absolutnie na twarzy. Ja też kiedyś o tym nie wiedziałam i jak się domyślacie, zostawiałam, ale to było dawno temu, teraz już jestem świadoma, że to trzeba zmyć. No i mamy, słuchajcie, tak naprawdę skórę już pozbawioną wszystkiego, co w ciągu dnia się na niej działo. I kolejny krok, to jest krok, który wykonuję tak naprawdę 2-3 razy w tygodniu i tych produktów używam naprzemiennie. Ten, bo po prostu też już on wymaga zużycia, a ten to jest totalna nowość i też już Wam o nim za chwilkę więcej powiem. Ale moi drodzy, zacznę od tego, że są to peelingi enzymatyczne. To jest nazwane jako maska enzymatyczna, ale mam tutaj na myśli to, że ja po prostu przestałam używać takich zdzieraków, czyli peelingów mechanicznych, które też z reguły robiły takie spustoszenie na mojej twarzy,
a nie pomagały. Tak więc teraz jestem bardziej świadoma i tak jak mówię, sięgam po enzymy. I tutaj, moi drodzy, ta nowość, którą posiadam, to jest delikatny peeling, maska enzymatyczna o działaniu oczyszczającym i wygładzającym. Tutaj mamy mnóstwo fajnych rzeczy, bo mamy tak, enzymy z żurawiny, papai i mango, wyciąg z jagód pieprzu tasmańskiego, woda z lodowca norweskiego i kompleks pięciu alg morskich. Także naprawdę wow, tutaj zrobimy Wam zbliżenie, żebyście mogły sobie poczytać o tym więcej, bo naprawdę ten produkt uważam jest najciekawszy z tego całego zestawienia tutaj dzisiaj. Ma genialną konsystencję, ona jest taka satynowa, troszeczkę mi przypomina bazę pod makijaż. Naprawdę genialnie współpracuje, jeśli chodzi o moją skórę. Sprawdza się fenomenalnie i czuć to oczyszczenie, ale nie jest to takie drastyczne oczyszczenie, jak właśnie po peelingach mechanicznych. Także świetny produkt, po raz kolejny mogę Wam śmiało polecić. A ten to jest Taupe i ja też już Wam o nim wspominałam z jednych z filmów, dlatego nie chcę mu tutaj poświęcać nie wiadomo ile czasu, ale to jest już taka maska z glinkami, która jest dedykowana cerom tłustym, cerom mieszanym, czyli właśnie tak raz na jakiś czas, żeby faktycznie gdzieś tam bardziej zmatowić tą cerę. I Taupe ma bardzo fajne techniki, jeśli chodzi o swoje kosmetyki, bo one nie działają mocno inwazyjnie na skórę, czyli to nie jest produkt, który zostawia takie ściągnięcie na twarzy. On oczyszcza bardzo dogłębnie, ale jednak ta cera nie jest pozbawiona wszystkiego, że tak powiem. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Po prostu ona nie jest taka tępa po użyciu tego produktu. Także pokazuję go w tej formie, gdyż zaraz Wam to pokażę. On już jest u mnie na totalnym wykończeniu, także tutaj raptem na 2-3 może razy wystarczy. Ja go nakładam tylko i wyłącznie w strefę T i tak, sprawdza się u mnie do dziś. Ale tak jak mówię, na ten moment jednak ten peeling enzymatyczny to jest hit. I moi drodzy, krem jaki stosuję na noc, z reguły również nakładam sobie to serum, jakiś czas z nim chodzę i już taki ostateczny krok, jaki stosuję, to Effaclar Duo Plus. Wiosną i latem zrezygnowałam z niego, chociaż kiedyś używałam go namiętnie przez cały rok. Tak teraz tylko jesienią i zimą. Effaclar Duo Plus to jest już też taki hit u mnie, że jestem aż nudna, powtarzając Wam o nim. No ale tak, sprawdza się cały czas, też nie jest takim mocnym produktem z kwasami, jest fenomenalny, także ja cały czas polecam, jeżeli chodzi o walkę z niedoskonałościami. I jeśli chodzi o niedoskonałości, to u mnie to jest raptem raz w miesiącu, wiadomo kiedy. No i wtedy też on jest absolutnie moim must have w walce, jeżeli chodzi właśnie o jakieś wypryski. Także Effaclar Duo Plus. No jeżeli chodzi o maseczki, no tutaj stałam się bardzo leniwa i jeżeli chodzi o nakładanie w ogóle maseczek, to to jest raptem, nie wiem, raz w tygodniu, dwa to nawet chyba nie, albo i rzadziej, aczkolwiek no sięgam. Jak mam czas, to sięgam i są to z reguły maseczki w płachcie. Tutaj wzięłam jakieś dwie przykładowe, ale moi drodzy, używam ich nie tak, jak zaleca producent, czyli nie chodzę z nimi na przykład 15 minut, tylko tutaj pomaga mi moje urządzenie Foreo UFO, o którym Wam już też wspominałam i też się sprawdza do dzisiaj. Czyli tak, 60 sekund tak naprawdę zajmuje mi aplikacja takiej maseczki, bo lecę sobie z tym programem właśnie Foreo i dzięki temu po prostu szybciej kończę sprawę i nie muszę się martwić, że trzeba leżeć, że maseczka mi się zsuwa. No nie. Także to urządzenie sprawdza się u mnie genialnie i tak jak Wam wspominałam kiedyś, nie używam go tylko i wyłącznie z maseczkami do niego przeznaczonymi. Tylko też do takich w płachcie, który mam dużo z racji tego, że albo dostaję, albo po prostu w sklepie mnie skuszą i kupię. Także tak. Foreo UFO. I to, moi drodzy, cała moja pielęgnacja. Jak widzicie, naprawdę moim zdaniem nie jest tego dużo. Wydaje mi się, że bywa gorzej. Dobra, kochani, moi operatorzy mnie wyśmiali, bo stwierdzili, że tego jednak jest dużo. Ale okej, ja mam nadzieję mimo wszystko, że film okazał Wam się przydatny, że będziecie może mogły tutaj się zainspirować, coś do swojej pielęgnacji wprowadzić. Ja jestem na ten moment bardzo z niej zadowolona i tak jak mówię, po prostu każdy produkt, jaki tutaj pokazałam, polecam. Niektóre z nich wymieniam, oczywiście, żeby potestować coś innego, ale są wśród nich po prostu ulubieńcy, którzy ze mną zostaną, bądź byli ze mną już jakiś czas. Także tymczasem co? Dziękuję Wam strasznie za oglądanie tego filmiku. Dziękuję, że ze mną byliście. Przypominam o subskrypcji, tak jak już wspominałam na początku filmu. I co? Do zobaczenia w kolejnych produkcjach. Pa, pa! Było... Ej! Inne mają gorzej!
gorzej! To jest niedobrze, to jest krótsza pielęgnacja niż ty mówiłaś o tym. Dobra, ja wam wyślę inne youtuberki, kurwa, jak nie wierzycie.